jedziemy. Marcin Szymański zamyka, wszystkich zawodników zostawia tak naprawdę za sobą tylko Puszcza. Kamierańczyk może tylko popedałować trochę i widać w jakiej formie jest Marcin, także myślę, że z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że Kamil może pomarzyć, żeby przynajmniej doścignąć go tutaj na torze, bo ten chłopak widać, że jest dzisiaj po prostu niepokonany. Ja myślę, że ciekawym starciem będzie, kiedy zobaczymy dwóch liderów, czyli właśnie jego Marcina Szymańskiego, Sebastiana Paryzera na starcie, a tak na pewno się stanie jeszcze w tych zawodach. Daniel Fidel.